Mówi się często o człowieku jaskiniowym. Natomiast król jaskiniowy jest czymś niezwykłym. I właśnie w historii Polski spotykamy się z królem jaskiniowym. To Władysław Lokietek. W przeciwieństwie do olbrzymów zamieszkujących groty i jaskinie w odległych czasach, małym odznaczał się wzrostem i gdy mu przyszło uciekać z Krakowa, posłużył się koszem. Wierni rycerze spuścili Lokietka w koszu z murów klasztoru franciszkanów. Szczęśliwie zdołał wydostać się za miasto, dotarł do ojcowa i tam, w jaskini, przycupnął na jakiś czas, czekając stosownej pory, by wyjść na światło dnia i zacząć na nowo tę walkę, którą wielki historyk Lelewel opisze jako ocalenie Polski za Lokietka. Słuszne i właściwe jest słowo ocalenie, ponieważ Polska podzielona na kilkadziesiąt księstewek stała wtedy u skraju przepaści i zjednoczył Polskę mały Lokietek, którego pewni dziejopisarze zwą pięknie księciem niezłomnym. Lecz ten książę stał się królem. Ma on w sobie instynkt już nie człowieka jaskiniowego, ale jakby zwierzęcia, które osaczone i tropione ratuje się ucieczką, przypada gdzieś w kniei, kryje się i wstaje nagle, by uderzyć. Przeciwko Lokietkowi sprzysięga się wszystko i wszyscy, bo i piastowicze śląscy, i Czesi przemyślidzi, z których Wacław II i Wacław III koronują się na królów Polski, i Niemcy, mieszczanie krakowscy czy poznańscy, i Przemysław II, książę wielkopolski, później król, i margrabiowie brandenburscy, i biskup krakowski Czech czy Niemiec, Muskata, i możne rody pomorskie, i krzyżacy, i sam Bóg wie, kto jeszcze. Dziś, gdy wygnani z ojczyzny, tulać się musimy po świecie i gdy przyjdzie nam na myśl walka Lokietka o ocalenie Polski, ta walka jednego przeciwko wszystkim, każdy z nas widzi w owym królu jaskiniowym uosobienie silnej woli. Chciał zjednoczyć Polskę. Dopiął swego celu. I trafnie historyk z drugiej połowy XVIII wieku Naruszewicz pisze o nim wierszem. Dzielny Lokietek, co Polskę zjednoczył, trzykroć ojczystą musiał rzucać ziemię. A prozą doda słowa następujące. Żaden monarcha tyle nie zniósł. Żaden go statkiem nie przewyższył. Wychowany i wzrosły na wojnach, w obozach osiwiał. Z obozu prawie do grobu poszedł. Hojny, roztropny, przystępny, niemściwy, wyrównał przymiotami ludzkości walecznemu sercu, które acz w drobnym nader ciała obrębie zamknięte, jednym go z największych królów w świecie uczyniło. Mały tylko wzrostem był Lokietek, ale go mierzyć trzeba nie lokciem. On, który w jaskini szukał schronienia, znalazł drogę na Wawel, gdzie koronował się, otwierając już nieprzerwany, aż do Stanisława Augusta, poczet królów naszych. Od niego ustala się nie tylko korona, ale i herb naszego państwa. Zatem orzeł biały w koronie, w tej koronie, którą strącili wschodni barbarzyńcy rządzący dzisiaj Polską. Ale ta korona, znak suwerenności państwa, wróci. Wróci z wszelką pewnością i ozdobi głowę białego orła. Miał 73 lata, gdy spoczął na Wawelu. Wyszedłem z Krakowa okropnie dawno, ale do dziś dnia widzę sarkofag Lokietka. Stoi niedaleko zakrystii, opierając się o tylną ścianę prezbiterium. Trafiłbym z zamkniętymi oczyma. O, słuchaczki, słuchacze moi, wiem, że punktem głównym katedry, zwłaszcza dzisiaj, w związku z 700. rocznicą kanonizacji, jest srebrna trumna świętego Stanisława. Wiem, że kroki każdego, kto zwiedza Wawel,
kierują się jakby samorzutnie w stronę prawej części nawy okrężnej ku sarkofagowi świętej Jadwigi. Wiem, że tam składa się kwiaty. Lokietek, wędrownik, który poznał kawałek świata i o Rzym zawadził, ten Lokietek każe nam, bezdomnym banitom, pamiętać o słowach, które przy jego sarkofagu ksiądz Starowolski wypowiedział do króla szwedzkiego Karola Gustawa, oprowadzając go po katedrze wawelskiej. Ten ci jest król Polski, którego losy przeciwne po trzykroć tron opuszczać zmuszały. Wrócił nań jednak i królem naszym umarł. Fortuna variabilis, Deus mirabilis. Głównym wrogiem Lokietka byli Niemcy. Głównym sprzymierzeńcem był naród polski, budzący się z długiego, ciężkiego snu. Niemcy, krzyżacy, napadając na Polskę, uprawiali tę taktykę, która zyskała w obecnej wojnie termin angielski scorched earth. Po polsku można to wyrazić za pomocą określenia zedrzeć, zlupić skórę z ziemi i spalić. Niemcy, krzyżacy, zdystansowali pod tym względem Tatarów. W Gdańsku dnia 14 listopada 1308 roku wymordowali 10 tysięcy Polaków. Zachowało się świadectwo proboszcza, księdza Dobrosława, który mówi, co się działo w mieście Nakle. Po obrabowaniu miasta ze wszystkiego, co się dało, a kościoła z dwóch dzwonów, dwóch kielichów, siedmiu ksiąg i trzech ornatów, nazajutrz o wschodzie słońca spalili kościół, zamek i miasto tak, że nic z nich nie zostało, wszystko się w popiół obróciło. W Sierazu wikary ksiądz Bogumił, ubrany w ornat, trzymając w ręku hostię, nie zdołał powstrzymać krzyżaków od rabunku kościoła. Z wcale bogatego miasta pozostało tylko 12 biednych, najuboższych domków. Spalili zamek, klasztor, kościół parafialny, całe miasto. Zazwyczaj mówimy o zwycięstwie Lokietka pod Płowcami, podczas gdy w rzeczywistości bitwa ta nie była rozegrana. Początkowo, mianowicie rano, Polacy byli górą, lecz w godzinach popołudniowych krzyżacy otrzymali posiłki i Lokietek cofnąć się musiał. Ale i krzyżacy nie dotrzymali pola, zostawiwszy mnóstwo niepogrzebanych trupów. Było tych trupów krzyżackich i polskich, jak wyliczył biskup kujawski Maciej, 4087. A kalendarz katedry wrocławskiej mówi, że wśród nich znalazło się, cytuję dosłownie, o wiele więcej braci i ludzi zakonu. Jak się rzekło, sprzymierzeńcem głównym Lokietka był naród polski. Przede wszystkim duchowieństwo. Polak, arcybiskup gnieźnieński Janisław, koronuje króla w Krakowie. Księża Polacy pomagają Lokietkowi w walce z Czechami. Arcybiskup Świnka rzuca klątwę na zdrajcę wspomnianego wyżej biskupa krakowskiego Muskatę. Po stronie króla staje rycerstwo i, wedle tradycji, pomaga mu lud wiejski. Ocalenie Polski za Lokietka jest więc dziełem króla i dziełem narodu polskiego, którego patriotyzm i świadomość krzepnie, w czym jest wielka, pośmiertna zasługa świętego Stanisława. Jego kanonizacja zjednoczyła Polaków, sprawiając, że od tej pory punktem centralnym państwa staje się już bezspornie na długie lata Kraków. Siedziba Lokietka, króla Polski, księcia krakowskiego, sandomierskiego, lęczyckiego, sieradzkiego, kujawskiego, pomorskiego. Słowa zaś król Polski oznaczają równocześnie władcę tak zwanej Wielkopolski. I tam, na Zamku Krakowskim, odbywa się huczne wesele syna Lokietka, Kazimierza, z Aldoną, córką wielkiego księcia litewskiego Giedymina. Posag, który mężowi swemu wniosła Aldona, jest ogromny. Jej ojciec uwalnia 24 tysiące jeńców polskich. Ale wiano Aldony jest jeszcze większe. Stanowi je bowiem myśl połączenia dwóch państw,
dwóch narodów celem wspólnej obrony przeciwko Niemcom. Gody wawelskie Kazimierza i Aldony wyprzedzają ślub Jagieły i Jadwigi. Wyprzedzają Unię Krewską, Chorodelską, Lubelską. Po raz pierwszy wiąże się wtedy na złą, przede wszystkim na dobrą dolę Polska z Litwą. Polska jest krajem od blisko 400 lat chrześcijańskim. Litwa czci jeszcze dawnych bogów. Polacy należą do rasy słowiańskiej, Litwini są jednym ze szczepów bałtyckich, będąc blisko spokrewnieni z wytępionymi przez krzyżaków Prusami. Język litewski jest zupełnie odrębny, nie mając nic wspólnego z polskim. Usposobienie mamy całkiem odmienne. My, porywczy, zapalni w gniewie, gadatliwi, oni uparci, milczący, skryci. U nas już wykuły się stany społeczne. Już władza królewska popada w zależność od możnowładców świeckich i duchownych. Już rodzi się złota wolność szlachecka. A na Litwie książę jest absolutnym władcą życia i śmierci swych poddanych. Jeszcze w 200 lat po pierwszym zbliżeniu się polsko-litewskim wielki pisarz i zarazem wielki warchoł Stanisław Orzechowski w sobie właściwy, pełen pychy sposób podkreśli różnicę między Polską a Litwą, mówiąc: o, niewolny Litwinie, mnie, wolnego, słuchaj, Polaka, wzywam cię do siebie, wolności swej przyrodzonej i błogosławieństwa swego szczodrobliwie użyczam tobie. Nie dla siebie, ale dla samego ciebie w społeczność swą cię biorę. Z niewolnika wolnym wolnością swą cię czynię. Na szczęście wysłannicy Lokietka, prosząc o rękę Aldony dla Kazimierza, nie przemawiali takim językiem, jakiego używa Orzechowski. I małżeństwo doszło do skutku, dzięki czemu po raz pierwszy połączyła się Polska z Litwą, choć były to żywioły tak różne, jak różni się ogień od wody. W bitwie pod Płowcami, gdzie Lokietek srogie zadał straty krzyżakom, brały już udział posiłki litewskie. A w 500 lat po tej bitwie powstał najpiękniejszy poemat polski, zaczynający się od słów: Litwo, ojczyzno moja.